Dzień dobry, z tej strony Pixa, to jest Let's Play Spyro 3 Year of the Dragon. Na początek mamy synchronizacja dół, góra. Co robimy w tym przeklętym poziomie? Otóż dowiedziałem się, gdzie są te klejnoty, które zgubiłem. I przy okazji, gdzie jest jajko, o którym kompletnie zapomniałem. Którego nie zauważyłem po prostu w Atlasie. A to jest, już wam pokazuję. To jest... to jajeczko, które dosyć mi dało do myślenia, przez co po prostu Pixel Cwaniak sobie wyszukał na YouTubie opis przejścia tego poziomu, no i znalazł. Cia. Więc wreszcie zakończymy ten poziom, już nigdy do niego nie wrócimy. Bogu dziękować. I wystuprocentujemy go. Once and for all. I ten poziom... te klejnoty, jak się domyślałem, były w poziomie Chili. Więc no, dobrze kombinowałem, tylko niezbyt wiedziałem, gdzie to jest. A otóż to jest tutaj. No i mamy jajuszko. I uratowaliśmy Jareda. No serio, musisz tak zasłaniać głową. Nie jest to procentowany. No i tak oto zdobywamy te 15 klejnotów. Tak, Pixel kupa. 2000 klejnotów. Nice. Level complete. Wreszcie. Jak ja marzyłem, żeby widzieć ten napis w tym poziomie. Ogólnie nagrywałem przed chwilą SA2. Nie udało mi się. Będę to nagrywał jeszcze raz. I stwierdziłem sobie, że nagram sobie Spyro. No niestety, ludzie. Czasem tak bywa, że po prostu sądzę, że materiał jest do dupy, albo że za dużo było... byłoby w nim montowania, żeby to jakoś mniej więcej wyglądało, więc po prostu trzeba go nagrać od nowa. Tak jak na przykład Michał parę razy chyba, co pamiętam, w którychś odcinkach mówił, że nagrywał, że to już jego jest któraś z kolei próba nagrania tego wszystkiego. Ale tak, Michał skończył epizod Metal, wiecie co to znaczy? Spamować mu komentarzami, kiedy epizod drugi z Pixelem. No i rozpoczynam pierwszy nasz speedway w tej grze, czyli muchomorowy, prawie jak Mushroom Hill. To jest Mushroom Speedway. Dobra. Tutaj mamy już challenge. Albo możemy zwykły jak ze Spyro 1 i 2, albo możemy kompletnie nowy, czyli wyścig. Najpierw oczywiście zrobimy Time Attack, ponieważ on jest najdłuższy na świecie, prostszy dla mnie. Nie jestem dobry w tym ściganiu się w tej grze, uwierzcie mi. Ale no, tutaj jest to bardzo fajnie przemyślane, bo od razu to mamy praktycznie... mamy taką prostą drogę, jak w Spyro 2, że... nie, że musimy gdzieś latać, żeby wszystko zdobyć, jak w Spyro 1, tylko jak w Spyro 2 mamy taką prostą drogę, którą musimy podążać, żeby wszystko mieć. No poza tymi... pajajonkami. One nie są proste, one się dyndają i można bardzo łatwo, jeżeli się nie myśli, co się robi, to można je bardzo łatwo ominąć. Wow. Okej, easy. Tylko ten. No i motylki, które też nie są taką prostą drogą, ale starcza czasu, żeby je po prostu tak doganiać sobie. One są w takim fajnym zygzaku ułożone, więc nawet fajny efekt jest. Swoją drogą to też z nimi się ścigamy, taki spoiler. I myk. I też koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. No i... easy. O, ale fajna fala się z tego robi. Ja, z tych pająków i motyli. Ale fajne to. Dobra, mój czas. Minuta 3. Nie chwaląc się. Jeżeli graliście w tę grę, to możecie się pochwalić swoimi czasami na tym speedwayu w komentarzach. Albo jak zaczniecie grać od tego momentu, tylko po to, żeby się pochwalić, jakie wy macie lepsze czasy ode mnie. To jest chyba naj... no. Sabinę uratowaliśmy. Sabina. Kojarzy mi się to imię. Więc teraz... wyścig. Trochę to jest nie taki trochę fair play wyścig, ponieważ tutaj, no troszeczkę
Spyro się no pokusił o oszukiwanie, no powiedział sobie, a dobra, wale to. Tyle razy byłem uczciwy, to teraz sobie raz pobędę nieuczciwy. No i tak oto się przedstawia historia Spyro 3. Spyro po prostu powiedział, że on tym razem nie chce być tym dobrym cały czas, tylko powiedział sobie, że chce być tym złym chociaż raz. Żeby zobaczyć, jak to jest. No cóż, każdy... Jeżeli nie możesz ich pokonać, to się przyłącz. No więc możemy podpalać naszych oponentów. Możemy jakiś dopalaczy używać. I nie wiem, czy to jest jeszcze tutaj, ale jest gwiazdka, która nam daje też rakiety, którymi możemy strzelać naszych oponentów, więc to też jest taka forma oszukiwania troszeczkę. Ale jesteśmy na trzecim miejscu, to jest jak na razie dobrze. Wystarczy, że tego wyprzedzimy i jeszcze jednego i mamy pierwsze miejsce. Może tak pierwsze miejsce dla Pixela. Ogólnie te motylki mniej więcej w tej samej prędkości lecą, więc nie ma mowy o jakiejś tutaj wyprzedzeniu, tylko dlatego, że jakiś motylek ma większą prędkość od innego. No tak nie jest najwyższej w świecie. Jedne co warto uważać, to jest praktycznie wykorzystanie tych power-upów, jak się leci. Właśnie na to trzeba uważać, bo one często tak trochę są... trochę mogą napsuć krwi. No dobra, jesteśmy pierwsi. Powiedziałem pierwsi, nie pierwsi. Tak, by the way. No i jesteśmy na mecie. First try! Najwidoczniej potrzebowałem jakiejś rozgrzewki, więc chyba po tym... Pomagając tego odcinka, zabiorę się za Essay 2 znowu. A co, nie będzie to samo. Jej! Zdobyłem główną nagrodę i uratowaliśmy Johna. Tej animacji chyba nie było, albo była, nie wiem. Dobra, i teraz mam wyrąbane na ten speedway, mogę sobie iść. Aha, chyba w tym jeszcze nie będzie tych z rakietami, to znaczy nie było. Dlatego, że... Zaraz, ja muszę się... Nie. Muszę, nie muszę, muszę, nie muszę, muszę, nie muszę. Muszę się wrócić jeszcze. Muszę tu jeszcze raz iść do time attacku. Zapomniałem o czymś, przyznaję, zapomniałem o czymś. Teraz sobie dopiero o tym przypomniałem. Bo mi się przypomniał Spyro 2. I tak, tutaj jak w Spyro 2 mam też ukryte wyzwania, które są możliwe tylko... Znaczy, w wyścigu też chyba można je odblokować, ale... tutaj to jest bardziej pewnie, bo nie jestem do końca pewien, gdzie to jest. O, tutaj. Easy. Wow, a bunch of sheep and flying saucers just came out of nowhere and started blasting up the race course. Więc to jest Saukers. Więc to jest sausage. A Saukers to nie wiem. Looks like I'll have to hop in my plane and teach him some manners. Innymi słowem. Musimy uratować owce. W ogóle Hunter od tego momentu jest takim psem na owce. God damn it, serio? Ech. Hunter od tego momentu jest takim psem na owce, w sensie, że no psem pasterskim. Jakby, chociaż jest kotem. To jest taka, no, ironia losu, bym mógł powiedzieć. Ale no cóż, no, jak mu się podoba, to cóż, no. Ale na serio, zagracie sobie na przykład Enter the Dragonfly, Spyro Enter the Dragonfly i zobaczcie, jaka jest pierwsza misja z użyciem Huntera. No to jest dokładnie to samo praktycznie, czyli chronić owce. Taki malutki spoiler, ale nie sądzę, żeby kogoś to bardzo obchodziło, bo Enter the Dragonfly nie jest taką dość lubianą grą. W fandomie Spyro. Ha, ma... Ja tu mam jeszcze przecież turbinę. Tu nie jestem idiotem. O, mogę sobie turbinę włączyć i jednocześnie latać bardzo szybko. Turbinę włączyć i strzelać. Strzelają. Oni też rzeczywiście, jak mogliście zauważyć, zostawiają dla mnie bomby. Bardzo się z nimi fajnie przywitał. I wtedy będzie fajnie. Ale przeszedłem to prawie first try. Mi zaskoczyli. Check it out. The squad leader had abducted this egg.
Jej! Mamy jajko, które jest sekretne. I uratowaliśmy Tatera albo Tatara. Boże, nazwać dziecko Tatar. Życie przerąbane. No co? Całe życie przerąbane. No i dobra. Oficjalnie wszem i wobec mówię, że ukończyliśmy świat pierwszy w 100%. Tak, nie więcej. Aż zobaczę. Żeby nie było niedomówień. Tak, w 100% ukończyliśmy pierwszy świat. Więc teraz zajmiemy się drugim. No to jest który chyba odcinek z kolei? Czwarty chyba i dopiero przeszliśmy pierwszy świat? Nie, chyba nie czwarty. Piąty albo coś. Ta seria będzie długa. Może i nawet dłuższa niż Spyro 2? No cóż. Czas powie. Bo ile miał chyba Spyro 2? 16 odcinków? Coś koło tego, no ale zauważmy, że tam robiłem też glitche. Znaczy no fakt, tutaj ja i ten mostek, no naprawdę, tam parę razy jeszcze robiliśmy, no to... Dobra, tego poziomu się nie chcę robić, więc pójdziemy do mojego ulubionego z tego świata, czyli o klimatyce Chin. Siu! Chin albo Japonii. Bardzo trudno mi jest określić często. No. Spyro! Rhinox have been harassing us all day. The workers haven't been able to harvest the bamboo needed for the whirligig to take you to Evening Lake. We've tried asking them to leave, but there's no reasoning with them. Okej. Okay. To jest chyba, nie wiem, chiński, ponieważ because of panda. Wiesz, nie, one chyba też tak mniej więcej i tu występują. No to nie wiem, kurde. Ale tak, musimy oczywiście pomóc naszym tutaj misiom. I by było fajnie. W ogóle badziak i złodziak, no po prostu, no złodziak, no. Jakim jestem idiotem. Ale dobra, tutaj mamy jakieś takich rajnoków ubranych bardzo okazyjnie, ale no niestety nadal łażą z gołym dupskiem i musimy im powiedzieć, że tutaj nie popieramy nudyzmu. Nudyzmu jest w ogóle takie słowo. Ubieram na siebie na nudystę. Cosplay nudysty robią po prostu. Jedny prawie upiłem mikrofon, to nie jest dobra. Cosplay nudysty. O Boże, ja to będę teraz pamiętał. Nie no, śmieszne. Śmieszne. Niektóre teksty czasem fajnie wychodzą, a człowiek niezbyt na ich temat myśli. No, zwykle tak. Co? Nie zadziałało mi fly. Nie zadziałało mi latanie. Zgłaszałem reklamację. Do it! Ja mu pomogłem. Dobra, hello? O. Uratowaliśmy Dwighta. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytałem. Nie płacz! Fakt faktem, że jesteśmy teraz na małej wyspie, no ale no... No proszę, bądź mężczyzną, w końcu jesteś Dwight. Prawie jak... Nie wiem... Był jakiś... Taki podobny człowiek z podobnym nazwisku. Znaczy nie podobny do mi się Pandy, ale w sensie o podobnym nazwisku. Tylko że on miał chyba Dwight. Nie wiem. Serio nie wiem. Nie pamiętam. Ja nie mam pamięci do imion, nazwisk w ogóle. Nie mam pamięci do niczego, tak zauważyłem. Ta potrzaskana ściana jak dla mnie jest strasznie podejrzana, właśnie. Kurde, ja tu chyba nigdy nie byłem. Ale dostajemy za darmo 4 życia. To bardzo dobrze, ponieważ za to Hams. No to jest właśnie, ludzie, zwrot za moją reklamację. Więc pamiętajcie, zawsze reklamujcie, dostajecie 4 dodatkowe życia. I potem możecie sobie robić z nimi co chcecie.
Ale no nie polecam ich zużywać. Tak niepotrzebnie. Wyobraźcie sobie, że na przykład boss was czeka jakiś na końcu. No i wtedy życie się dodatkowe przydadzą. Boże, co jak szanie za głupoty? W ogóle. To jest przerąbane. Jeny! A ty co? Myślisz, że jak strzelasz fajerwerkami w kogoś, to myślisz, że jesteś fajny? Tak? Mylisz się. Zaraz tu są bazy. Bazy. Or something. Siu. Ha! Jesteś słaby, rozumiesz? O! To coś nowego. Ogólnie zaraz tu będą dostępne nam mosty. Takie fajne, które są tutaj w części. Żeby szybciej się dostawać do różnych rzeczy. Nie będziesz we mnie strzelał! No, spadł. Jak mi przykro. Co z tego, że chciałeś mi to wpakować w moją pupę, ale no cóż. No. Tutaj mamy nasze kolejnego pomagiera, którym jest Yeti i zapomniałem, jak on się nazywa. Próbowałem ogarnąć. Wow! Ej, nie mówcie mi, że właśnie. Ja nie mogę. A fine day for a bit of a walk. I was just heading to the top of my favorite hill. O, ja pierdzielę. Sequence breaka znalazłem. Tak, Bentley, o kurde. Jasny gwint. Dobra, ale ogólnie to działa różnie, to co właśnie zrobiłem. Otóż czasem tak wystrzeliwuje w powietrze, a czasem zupełnie są różne. Ale ja pierdzielę, pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło. Lel! I pewnie już mi się drugi raz nie zdarzy, co nie? Bo to przecież ja jestem. Po co mi takie? Ja nie mogę, ale first try to zrobiłem. I coś takiego dostałem. A więc no, jak chcecie tak popróbować sobie i znaleźć jakiś odpowiedni kąt, pod którym to może się udać, to możecie mi powiedzieć. Będę bardzo chętny. Kurde, ale tu już by się dało. Ja nie mogę takiego farta mieć. Tak, czasem was to może wystrzelić w górę, czasem to wam może dać niezłego speeda, ale no na serio, tu musicie się sporo otrzymać, żeby coś takiego utworzyć. Ja nie mogę takiego farta mieć. Po prostu wow. Więc właśnie takich rzeczy używają ludzie przy 100% speedrun. Chociaż czasami też jest to używane przy normalnych speedrunach. Znaczy normalnych, any percentage speedrun. Tam jest to używane zwykle, żeby pomijać jakieś sekcje dłuższe poziomu. Więc polecam, jeżeli się nudzicie przy jakimś poziomie. Nie polecam, jeżeli się nie nudzicie. Ale też no, w Spyro 2 chyba było też coś podobnego, co mogło tak nas wystrzelić. Hu, hu, hu. I no. Bardzo to mi się podobało. Polecam. Polecam, bo Spyro 2 można pani glitchować. O. Ale dobra, znowu ta waza. Nie była chyba w Spyro. Nie. Była. Przypomniał mi się ten jakiś poziom w stylu arabskim, czy coś w tym stylu, nie wiem. Nie pamiętam. Dawno robiłem Spyro 2. Więc miesiąc, dwa miesiące temu? Nie wiem, który to już jest odcinek, ale Crash miał 4 odcinki, więc 4 tygodnie. O, tutaj jest jakieś 5, więc kolejne 5 tygodni, więc już mamy 9 tygodni, więc takie 2 miesiące. Coś koło tego. Ale tak, jakoś zapomniałem z tamtym miśkiem pogadać, to musimy z nim pogadać, żeby te mosty się odnowiły.
We would be honored if you would accept this as a token of our appreciation. Spoko. No i uratowaliśmy Toma. Więc teraz szukamy Jerego. O, to jest nowa animacja. The emergency escape bridge. Why didn't I think of it sooner? I shall open it right away. No shit, Sherlock. No i teraz pojawi się gość, którego nikt nie lubi. Czyli... Ty mały skurczybyk. Cia. On ma tak tutaj praktycznie taką samą rolę jak w Spyro 1. Czyli wnerwianie mnie jak nie wiadomo co. Tylko po to, żebym zdobył... Co? Jajco. Tak wiem, no, to miało być śmieszne. Okej. Dobra. Ogólnie jego plan, jeżeli pójdziemy w drugą stronę, jest taki, że po prostu okrąża to wszystko. Więc tamten plan jest lepszy, jeżeli tamtego używacie. Tego zbytnio nie polecam, bo widzicie, muszę lecieć przez całą planszę tylko po to, żeby go złapać, co też niezbyt dobrze mi wychodzi, ponieważ tracę prędkość. Tracę moje momentum. Dobra. GG! Znaleźliśmy Piwi! O, w okularkach jest jak słodko. No, you don't! Chwila, ale ja... No, nie, jestem... Nie mogę wydusić z siebie słowa po tym, co mi się udało zrobić z tym sequence breakiem. Ja nie mogę. Kurde, ja powinienem... Ale na serio, to trzeba ogólnie ogarnąć, pod jakim kątem można tak wystrzelić się. Bo to nie jest... To ma różny efekt i niezbyt to jest opłacalne często. O, może teraz mnie wystrzeli? Nie, dotykam pada. Może mnie wystrzeli? No. Cały czas mnie cofa. Cały czas mnie cofa, ale... Jakoś tak... Jakoś tak, żeby mnie wybiło festo? Niezbyt. Pod odpowiednim kątem i w odpowiednim miejscu. Dobra, krzęć to. Lecę jeszcze do innej minigierki, bo tylko to na razie możemy zrobić, bo nie mamy Bentleya jeszcze odblokowanego. No i cóż. Tak wiem, że straciłem troszkę odcinka na to, żebym po prostu zrobił ten glitch jeszcze raz, ale no cóż. Niestety się nie ubrał. No i dobra. Please help us, Spyro. My friends are trying to go home after a long shift in the fields, but rotten Rhinox keep knocking them down. Can you save the panda workers? Sure. Please hop aboard. Make sure to toast the Rhinox, but not my friends. Coś usmażę dupska twoim przyjaciołom? Nie polubisz mnie już? Nie będziesz moim przyjacielem? Ja tamtego od razu zniszczę. Najlepiej tak z lekkim wyprzedzeniem ich rozwalać, ponieważ no najzwyczajniej w świecie chcemy uniknąć konfliktów, tak? Dokładnie. I? Jaki miss po prostu. Miss click. Prawie że. I teraz on. Dobra, teraz nowe, czyli takie, że tak powiem, od tyłu ich będą chcieli wziąć. I my nie chcemy, żeby pandę ktoś brał od tyłu, więc próbuję temu zaradzić, żeby to się nie stało. Nie! O kurde! Ten go chciał brać od tyłu, a jego praktycznie u
urąbałem od dołu. Co? Nie, 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 to było nie fair. To było nie fair, nie, co się ze mną dzisiaj dzieje? Lamie. Dzisiaj jestem lama. Chyba powinienem nagrywać dzisiaj gry podstawowe, a nie na konsolę. Coś się źle kończy. Tak to jest, jak ktoś chce nagrywać o 9 odcinek, a okazuje się, że Lamis SA2 później dupsko z tego wychodzi. Easy. Serio? Współpracuj trochę, koleś. No i ty mi zostałeś. Ha, easy. Teraz będę cały czas nawalał, żeby tylko zniszczyć tego pierwszego, który wlatuje tam. To mi ułatwia sprawę i jestem wtedy szczęśliwy. Aha, ja na serio nie mogę w nich trafiać, co? Ups! Ups! Nie chciałem? Mogę tak powiedzieć? Dobra, czyli że tak powiem taki full focus teraz. Chyba sobie narobiłem teraz wrogów, co nie? Zaraz pewnie zrobię jakieś Spyro 6, Return of Pandas i tam mnie po prostu zarąbą. No nie, stary! Nie mogłeś już na mojej łódce zostać. No, nie napiszę tych minigierek. No nie. Ale ja to zrobię. Za pierwszym razem. Na 100%. I'm sure I can do it. Because I believe in myself. Dam się? Pewnie nie. Easy, GG. Dobra, mam już sposób na to. Okej, więc po prostu czekam, aż jestem już w odpowiedniej odległości tego rynocka. Serio. Do it, man! Do it! Yes. Please take this shiny egg. It will bring you good luck. Yes! Dobra, odblokowaliśmy Rustiego. Ej, znam Rustiego. Polecam parodię Pokémon Rusty version. Śmieszna jest. Znaczy makabryczna czasami, ale jest śmieszna. Mówię tutaj bardziej o wykonaniu niż o samej tej humorze, bo humor też jest makabryczny. W sensie, no, idiotyczny najzwyczajniej w świecie. I nagle twórca przychodzi na mój film i mówi: jak tak myślisz, to zrób lepsze. O. Kurde, no. Mam prawo do wyrażania swojej opinii. Nie moja wina, że taki do dupy humor jest tam. Dobra. I uratowaliśmy Madison. I naprawdę nie chciałem robić tego sequence breaka, tylko tak by się udało, to przy okazji jeszcze go wykorzystam, żeby wam pokazać, że da się to zrobić. I po prostu, gdyby mi się to nawet drugi raz udało, to nie chciałbym tego przechodzić poziomu Bentleya, ponieważ to by było po prostu niekanoniczne. Nie, serio. Do it, man. Mm!
Wiem, że da się tam doskoczyć. Ja już to zrobiłem. Doskoczyłem. Tak ostatni raz tylko chcę spróbować jeszcze. Jeżeli mi się uda, to jestem świetny. Dobra. Nie. Nie. Możesz tak zawiesić, tylko robiąc coś takiego. Ostatni raz. Ostatni raz. Ostatni raz. Ostatni raz. Dobra. Ajajaj. No i kasinka, tak samo jak w poprzednim poziomie, też wystarczy, że dwa poziomy przejdziecie już. We should help her. You're kidding, right? She nearly toasted you. Yeah, but she was aiming at you. No problem. It's a good thing for you Hunter was around. I can look after myself. Oh, sure you can. Would you like me to show you? Out of magic, huh? How about I give you a jump start? Ha! Huh, I'll deal with you later. Hey, why'd you have to scare her off? No, Spyro, tak to sobie nigdy nie znajdziesz dziewczyny. No, tylko dziewczyna sobie znajdzie jego. A, pozdrow dla kumatych. Ale tak, to było na tyle. Bianka zawiodła tutaj swoimi magicznymi zdolnościami. No i cóż mogę powiedzieć. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie i cześć. Pa, pa.